Música. Estás aquí conmigo, pobre diabla enamorada, que vive desesperada. Ya no puedo conquistarte, no sé qué voy a hacer. Reżyseria. Przepraszam, co za niespodzianka. Poczekam na zewnątrz. Nie trzeba, już się ubrałem. Witam szanowną bratową. Dlaczego kazałeś mi wejść? Nie ja, tylko Norma. Zresztą nic się nie stało. Chyba nieraz widziałaś nagiego mężczyznę. Co? Na filmach, obrazach, gazetach. Są nawet... specjalne pisma. Co ty sobie wyobrażasz? Poświęcone aktom w sztuce. Nie czytam takich gazet. Na pewno? Raczej nie. Miło cię widzieć. Ładnie wyglądasz. Po co przyszłaś? Wyjdźmy stąd. Co cię sprowadza? Przyszłam, bo... Mów śmiało. Wiem, że twoja mama wyszła. Pojechała do wydawnictwa. Ja też tam powinienem być. No więc... Słucham. W porządku. Chcę mieć zdjęcia. Wiesz, o czym mówię. O zdjęciach zrobionych Andresowi przed komisariatem. Możesz je dla mnie zdobyć? Jasne. Oczywiście. Serio? Możesz mi je dać? Chyba tak. A co dostanę w zamian? Jak się dowiedziałaś? W rodzinie Mejía Guzmán nie mówi się głośno o prywatnych sprawach. Pani Roberta nie może zamknąć buzi wszystkim fryzjerkom. Salon kosmetyczny to prawdziwa giełda plotek. Po co poszłaś do fryzjera? Żeby ładnie wyglądać. Twoja uroda nie potrzebuje żadnych poprawek. Jest doskonała. Pochlebca. Jesteś kochany. I chcę, żebyś ty kochała tylko mnie. Ładny dzień. Trzeba trochę popływać. Biedna pani Roberta. Zawsze się szczyciła, że w jej rodzinie nie ma rozwodu. To sprawa Patrycji. Ona nie ma nic do gadania. Nie znasz jej. Znam i to całkiem nieźle. Skąd? Przecież nie obracasz się w tych sferach. Dużo o niej słyszałam. Generał klanu Mejía Guzmán. Ale... w stanie spoczynku. Niewiele ma już do gadania. Zawsze dyrygowała córkami. Patrycja nie odważa się na ten krok, mimo że ma po uszy tego ponuraka. Nigdy nie lubiłeś Diego. Jesteś z nim na ty? Tak mi się powiedziało. Przebierz się, popływamy. Skończę drinka. Jeśli się rozwiodą, Diego Hernández nie dostanie grosza ze spadku. Lista spadkobierców staje się coraz krótsza. Nie wiedziałam, że jesteś interesowny. Myślałam, że po prostu zechcesz mi pomóc. Tak na piękne oczy? A co? Nie podobają ci się? Podobają. I nie tylko oczy.
Wydawało mi się, że mnie lubisz. Bardzo. Ale za przysługi trzeba płacić. Prawdziwy dżentelmen nie podaje ceny. Ja i dżentelmen, nie rozśmieszaj mnie. Myślę, że nim jesteś. Może. Ale nigdy mi nikt tego nie powiedział. Masz okazję, żeby to udowodnić. Ale nie tobie, lecz facetowi, który ostatnio zbyt często mi się naraża. Co cię skłoniło, żeby interweniować w jego sprawie? I jak? Przystojny, elegancki mężczyzna. Jak zawsze. Zmywałaś naczynia? A potem zrobię deser. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Każdy powinien robić to, co potrafi. Więc jadę ujarzmiać dzikie bestie. Synku, a ona nie jedzie? Kto? Ta Morelli? Nic tam po niej. Poza tym ma coś ważnego do załatwienia. Czuję się za to odpowiedzialna. Dlatego chcę mieć te zdjęcia. Nie chodzi o niego. Mówię ci to wszystko, bo mnie wasz kosmate myśli. Tym akurat masz rację. Tylko jedno ci w głowie. Wyświadczę ci tę przysługę. Może to nas trochę zbliży? Będę bardzo wdzięczna. Naprawdę. Kiedy mi je dasz? Może dziś wieczorem? Z pewnością chcesz mieć też negatywy. Jasne. Negatywy, oczywiście. Spotkajmy się o 10:00 w Orangerii. W Orangerii? To idealne miejsce. Nikt nas tam nie zobaczy. Bardzo dobrze. No to jesteśmy umówieni. Zaczekaj. Jesteś pewna, że nie nasłał cię mój bratanek? Przysięgam. Robię to z własnej inicjatywy. Jesteś trochę dzika. Trochę. A poza tym jestem twoją bratową. Tak szybko? Pokłóciliście się? To wdowa po moim bracie. Powiedziała, że jest żoną i pytała o ciebie. Przyszła do mnie. I będę ją widywał. Chcemy się zbliżyć do siebie. Piątek z Polsatem na pewno będzie udany. Pani Roberta już jest? Powiedz, że zaraz przyjdę. Trochę zaspałam. Muszę kończyć. Na razie. Tylko ciebie tu brakowało. Przychodzę w celach pokojowych. Jestem bardzo zajęta. Kim? Co to, napad? Jakim prawem ładujesz mi się do mieszkania? I pijesz mój najlepszy koniak? Tylko dwa łyki. Nie jestem przyzwyczajony, tym bardziej rano. Ale dziś tego potrzebuję. Czego chcesz? Dogadać się z tobą. Po tym, co było wczoraj, byłem zły. Okropnie mnie potraktowałeś.
Masz rację. Trochę przesadziłam. Te zdjęcia przed komisariatem to cios poniżej pasa. Chciałam dać ci nauczkę. Sam mnie do tego sprowokowałeś. Walczę samotnie z wieloma przeciwnikami. Muszę spuścić z tonu i znaleźć sojusznika. Dlatego zwracam się do ciebie. Słucham? Poddaję się. Rozumiesz? Poddaję się. Nie wygłupiaj się, opuść ręce. Impertynent. Muszę iść. Ktoś musi stanąć po mojej stronie. Nie traćmy więcej czasu. Powinniśmy już być w wydawnictwie. Nie pojadę tam, dopóki nie będę miał pewności, że jesteś po mojej stronie. Boisz się? Po prostu przejmuję twoją propozycję. Zostańmy przyjaciółmi. Chyba, że już zmieniłaś zdanie. Masz mnie za idiotkę? Ty chcesz tylko odzyskać zdjęcia. Przyznaję, jestem w twoich rękach. Ostrzegałaś mnie, że sam nie dam rady, że będę potrzebował pomocy. Więc proszę cię o pomoc. I przyjaźń. Jak również o zdjęcia. O ile będziesz tak dobra i zechcesz mi je oddać. Co z Rebeką? Nie lubię czekać. Już wie, że tu jesteś. I co z tego? Od kiedy to traktuje się mnie jak petenta, czekającego na przyjęcie? Nie przesadzaj, mamo. Siedzisz wygodnie w jej biurze. To brak szacunku. Trochę cierpliwości. Rebeka jest już w drodze. Pani Roberta ma rację. Rebeka jest bardzo punktualna. A akurat dzisiaj się spóźnia. Pewnie coś wypadło. Mam nadzieję, że coś ważnego. Na zewnątrz kłębią się dziennikarze. Zaraz będzie telewizja. Muszą poczekać. Nie ma jeszcze głównego sprawcy tego zamieszania. Racja. Dziwne, że spadkobierca się jeszcze nie zjawił. Najwyraźniej dogadał się z tą Morelli. Tal parece que se han puesto de acuerdo los dos. Wysiądę na najbliższym skrzyżowaniu. Jedziemy do wydawnictwa. Przedstawię cię pracownikom, przejmiesz firmę. Wszyscy na ciebie czekają. Tak nie chcę. Jak? Te zdjęcia to jak miecz Damoklesa wiszący nad moją głową. Damokles, pochlebca na dworze Dionizosa, tyrana Syrakus. Któregoś dnia zasiadł obok niego przy stole pod obnażonym mieczem zawieszonym na końskim włosie, symbolizującym chwiejność władzy. Cóż za erudycja. Zawsze wiedziałem, że jesteś mądra i sprytna. Dopięłaś swego. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa i da mi te zdjęcia. Oczywiście. Umiesz rozmawiać ze swoim szwagrem. I wcale nie jesteś taka naiwna, na jaką wyglądasz. To ważne, żeby móc stawić czoło planowi Mejía Guzmán. Nie będę nikomu stawiać czoła. Chcę mieć święty spokój. Znasz powiedzenie, chcesz pokoju, gotuj się do wojny? Chce pan? Co z Andresem? A co ma być? Jak układają się wasze stosunki? Musisz być bardzo stanowcza. Inaczej sobie z nim nie poradzisz. Nie mówię o waszych ciągłych kłótniach. Ostrzegam, on chce cię pozbawić tego, co ci się prawnie należy. O to proszę się nie martwić. Andres ma teraz na głowie inne rzeczy. Nie chciałabym pana wyrzucać, ale niewygodnie mi w tej bluzce. Muszę się przebrać. Dziś przejmuję firmę, wiem. Powinnaś tam być.